Rozpoczął się sezon Polickiej Ligi Biegów Przełajowych. Liga od lat cieszy się popularnością wśród uczniów, ale startują w niej również chętnie przedszkolaki i osoby dorosłe. Sezon nowy, ale biegi po staremu. Amatorzy szkolnej ligi zebrali się w sobotę, 23 września, na polanie za szkołą podstawową numer 8. Wystartowało łącznie 541 zawodników, w tym nieco więcej biegaczek niż biegaczy. O wyniki indywidualne zawodnicy walczyli w 6 kategoriach wiekowych. Najmłodsi mieli mniej niż 6 lat. Grupa przedszkolaków była najliczniejszą i stanowiła blisko połowę wszystkich uczestników. W roczniku 2009-2010 pierwsze miejsce wybiegali wśród dziewcząt Helena Goliszewska z Polickiej Ósemki, a wśród chłopców Marcel Holc z SP3. W roczniku 2007-2008 najlepsi także okazali się uczniowie SP3 i SP8. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce przypadło reprezentantce trójki, czyli Weronice Jasiak, a wśród chłopców pierwszy był uczeń ósemki Błażej Buchowski. Wśród 11 i 12-latków najszybsi byli Joanna Pietruszyńska z Pilchowa i Dariusz Figiel z dawnego gimnazjum nr 2, a obecnie SP5. Najszybszym chłopcem z rocznika 2003 był Krystian Pabin z SP8. Razem z nim na podium stanęła Bogumiła Kucharska ze Szczecina. Bardzo ładnie! Drugi i trzeci gimnazjum. Wielkie brawa! Wśród 15-latków trasę najszybciej pokonali Paulina Malicka z SP8 i Bartosz Surma ze szkoły podstawowej nr 1. Do biegu Open zgłosiło się 7 uczestników. Najlepsi byli Anita Głuchowska i Krzysztof Zapałowski. W klasyfikacji przedszkolnej najlepsza okazała się Policka dziewiątka. Na 15 startujących placówek zajęła pierwsze miejsce. W klasyfikacji szkół podstawowych zaś niezwyciężona okazała się szkoła podstawowa nr 8.